Ależ ironia! Ciągnie Lego do Chińczyków. WTF! 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 Zazwyczaj, moi drodzy, jest inaczej, a tym razem proszę! Co tu się, moi drodzy, dzieje? Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale WTF Kloc, gdzie normalnie patamy, czy to w ogóle fajny kloc, czy te chińskie klocki oraz inne alternatywy do Lego są bawialne, czy to się w ogóle czegoś nadaje i czy może to robić za, prawda, alternatywę właśnie do klocków Lego. I zazwyczaj to jest tak, że to te Chińczyki się wzorują, prawda, na Lego, a tu proszę, nagle jednak to Lego też w stronę Chin zaczyna ciągnąć. Oczywiście, to jeszcze nie jest tak, że wiecie, Lego zaczyna robić podróbki podróbek, czy rzeczy, których oni nie robią, a robią Chińczyki, ale niemniej, no, chińskie klimaty jednak gdzieś tam zawsze z Lego nie po drodze i mi jest, moi drodzy. A tu udało nam się, proszę, dostać coś takiego jak Lego Monkey Kid, czyli serię, czyli bajkę, czyli klocki mocno związane z Chinami, z tematyką, z kulturą, z mistyką Chin. Nie będę tu się więcej wypowiadał na ten temat, bo zrobiłem o tym osobny film na moim kanale bazowym, Klockozaur. Zapraszam was tu teraz do narożnika, jeżeli chcecie to obejrzeć. Dziś spotkaliśmy się tu trochę w innym celu. Po pierwsze, mówię, sam fakt jest zabawny, że to Lego do tych Chin i tak dalej ciągnie jak na ironię. Ale moi drodzy, jeśli tak skupimy, w sensie nawet się nie trzeba jakoś specjalnie skupiać, no to jednak wiecie, wywodzi się to już z jakiejś historii Chin. I de facto Monkey Kid możecie myśleć, że istnieje od dzisiaj. A tak, moi drodzy, nie jest, ponieważ tak jak powiedziałem w tamtym filmie, do którego was w narożniku odsyłałem, Monkey Kid jest to tak naprawdę coś, co istnieje w Chinach, w chińskiej kulturze już od bardzo dawna. Lego tu nic absolutnie nie wymyśliło, tylko po prostu skorzystało z czegoś, co już istnieje. Moi drodzy, a Monkey Kid jest tak mocno zakorzeniony w kulturze chińskiej, że już nawet zanim się Lego śniło, że będzie wydawało sety z tej serii, to już takie sety wychodziły, tylko z chińskich klocków, tylko właśnie z podróbek, tudzież firm alternatywnych, i oni już dawno takie sety wydawali, ponieważ u nich już w kulturze Monkey Kid jest od dawna. I przyznam się, że jest to spore zaskoczonko i bezprecedensowa sytuacja, jakiej jeszcze na świecie nie było chyba, prawda? Przynajmniej w świecie klockowym oczywiście. Dziś postanowiłem przejrzeć sobie, co tam nam te Chińczyki oferują w świecie Monkey Kida. Swoją drogą się nazywa nie Monkey Kid, tylko Monkey Kid. Bardziej małpowo można by rzec, no bo tak jest w oryginale po prostu, tak? Ten małpi król tak po prostu wygląda. I postanowiłem się sobie zrobić taki przegląd, więc może już nie przedłużajmy tej mojej gadki. Wpadajmy więc na AliExpress i zobaczmy, jakie opcje nam tutaj Chińczyki proponują, bo zgoła są to całkiem inne zestawy niż proponuje Lego, z oczywistych względów, że te zestawy po prostu były pierwsze, były przed Lego. A czy doczekamy się, wiecie, jakiś podróbek od Lele? Od Lele może nie, ale od Lepku i tak dalej, tak jak Monkey Kid? Zobaczymy. Na razie was zapraszam na obejrzenie setów znacznie starszych, wyprzedzających serię Lego. Oni byli pierwsi. Jedziemy. I jeszcze jedna sprawa, moi drodzy, nim przejdziecie sobie do oglądania tego filmiku, pamiętajcie, by na moim bazowym kanale obejrzeć recenzje oraz filmiki związane z Monkey Kidem. Była tutaj recenzja takiego setu, również taki secik się pojawił, ale i samo przedstawienie całego świata, jak wygląda to w Lego, było na moim kanale, więc wszystkie trzy filmiki obejrzyjcie, a wszystko po to, byście wiedzieli, z czym to się je i właściwie do czego porównujemy, co sprawdzamy, choć w tym przypadku bardziej porównujemy, no właśnie, chyba Lego do podróbek. Ale nie przedłużając. Wpisujemy w AliExpress, no bo gdzież indziej można znaleźć więcej klocków niż na AliExpress? No właściwie nigdzie. Chyba że na chińskim kontenerowcu, który przewozi w kontenerach te klocki. Wpisujemy sobie Monkey Kid Lego klocki. Tak się pisze, tak można pisać. A sklepowi można też co innego. I na pierwszy rzut oka oczywiście rzucają nam się jakieś dziwne klocuchy. No cóż, tutaj ta selekcja bywa różna na tym, prawda, AliExpress. Natomiast z czasem zjeżdżając w dół natrafiamy, no właśnie, już na pierwsze związane z Monkey Kidy. A w ogóle co ma Speed Champions, to nie wiem. Oczywiście możemy natrafić też na dużo klocków niezwiązanych z Monkey Kidami, tak jak wskazywałem, a mimo wszystko nam wyskakują. Możemy na nie kliknąć, bo nawet nam się może wydawać, że to jest związane z Monkey Kidem, a to nie jest związane z Monkey Kidem, chociaż ja szczerze mówiąc bardzo bym chciał, żeby wersja Lego wyglądała trochę jak to, co mamy tutaj, no ale nie wygląda, bo to też Monkey Kid nie jest, chociaż trochę klimatem mogłoby zajeżdżać, mogłoby wyglądać, ale tak jak mówię, nie jest to to, więc absolutnie pomijamy tę zakładkę.
zakładkę i jedziemy po kolei, co możemy znaleźć w Monkey Kidach. Znajdziemy tutaj naprawdę wiele rzeczy, nie zapominajmy, mówię, że chińskie Monkey Kid, właściwie Monkey King, Monkey Kid było właściwie pierwsze, więc tutaj mamy pierwowzory i na przykład znajdziemy nowy los, plastikowy diament, podróż na zachód, klocki, tank, jest mnich, król, małp, montażu edukacyjne dla dzieci, prezenty. No i super, pięknie, mamy tutaj Pixiego, jak widzicie, Pixie prezentuje się i już nam się ładuje w taki sposób, całkiem ciekawą. Czy on ma w ogóle swoją drogą małpę też na brzuchu i sztuczną, nie, to nie jest sztuczna, to jakaś motyka. Wiecie, wszystko jest fajnie, ale to jest najgorsze, że to jest z tych takich, wiecie, malutkich klocuszków, tych takich, aj, one były u mnie na kanale raz czy dwa i to nie było dobre. Natomiast spójrzmy, no mamy tutaj, to jest właśnie król, chyba tak, bo ma jakąś koronę, chociaż jest na takim dziwnym osiołku, więc może nie. Czy to jest ten dzieciak, Monkey Kid? Chyba tak, bo ma ten złoty kostur, który tu widzimy w tle, całkiem śmiesznie, dziwnie powyginane też nóżki. Pixie, który ma dodatkowo małpę jeszcze na torsiku, jak widzieliśmy, i jakiś taki randomowy mnich. To on pewnie odpowiada temu typowi, chociaż nie, czy to jest Sandy? Bo patrząc na broń, to może być Sandy, spójrzcie, bo Sandy miał tam taką broń. No i widzimy, to jest spakowane w ten sposób, firma LOL. Właśnie nie, pytanie, czy to miało być LOL, tylko taką kreskę tu dorobiono, że ma być los na zasadzie luz, że to luz, nie stresuj się i tak dalej. Nie wiem, moi drodzy, natomiast znajdziemy takie i składają się one z 310, 300, 270 elementów. To są te niestety bardzo małe elementy, niezbyt fajne, chociaż ta pani mówi jakby, hej, patrzcie, fajne są te elementy, jestem ze stoka, trzymam randomową rzecz, a dorobiona. Dobra, jadąc, moi drodzy, dalej, na szczęście natrafiamy już na całkiem lepszy content, ponieważ tu również trafiamy na chiński styl Małpa, Król, Słońce, Wukong, tak się nazywa bodajże firma. I cóż, chociaż oferuje ona również inne, całkiem swoją drogą ciekawe rzeczy, jak Brickhead Alien. Ciekawe, trzeba by się przyjrzeć. No ale nie przyszliśmy tu dla alienów, może kiedy indziej zrobimy osobny film o Brickheadach najciekawszych. Znajdziemy również takiego małpiszona. Czy mamy tu jeszcze innego? Nie, bo to jest ten małpiszon cały czas. 49 zł, więc nie jest to jakaś mała cena, no ale spójrzcie, tutaj te Brickheady są zaprezentowane. Nie jest to na jakaś mała cena. O, jeszcze tutaj mamy, o proszę, takiego Monkey Kida i to jest ten dzieciak bodajże. Chociaż nie ma złoty kostur. Ma złoty kostur tutaj. I to jest ten dzieciak, chociaż na pierwszy rzut oka można by go pomyśleć, że to jest dziewczynka, ale to raczej jest chłopczyk chyba, nie? Chociaż, bo ja wiem, nie byłbym taki pewny. No i tutaj sam król małpy. To już inne, więc pomijamy. Jadąc sobie dalej, natrafiamy na więcej Monkey Kingów. Tak jak mówiłem, to jest głęboko zakorzenione w kulturze chińskiej, więc się nie dziwmy. No i tutaj chyba ktoś popłynął, chyba ktoś się zasugerował ceną, jaką dało Lego, bo spójrzcie, za coś takiego 110 zł, tym bardziej to znów składa się z tych ultra, mikro, maluśkich klocusieńków, takich wiecie, mikro, 24 wysokości, 13 szerokości, to jest właśnie chyba ten dzieciak albo sam król małp. Ciężko stwierdzić, no bo z jednej strony wygląda jak małp, a z drugiej ma kostur, z drugiej strony król małp też miał przecież kostur, a to chyba byłby dzieciak, nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Wygląda to zabawnie i ciut karykaturalnie, tym bardziej, że ja sobie, o, tu macie nawet zaprezentowane, ja sobie nie wyobrażam, jak to by tak naprawdę wyglądało złożenie tak dużej konstrukcji z tych maciusiu pękich klocuszków. Ja mam problemy z większymi, mniejszymi konstrukcjami właśnie, żeby je złożyć, a jak złożyć to, chyba bym zwariował. Szczególnie za tę cenę, moi drodzy, ale nie brakuje tutaj, pokazuję wam jeszcze raz podobną aukcję, co prawda ceny również podobne, a nawet ciut droższe, ponieważ mamy tu dwie figurki, których no właśnie tam nie mieliśmy, jest to bodajże Mai, no właśnie, tam wcześniej to też mogła być Mai, jest to bodajże Maj i sam dzieciak, albo odwrotnie, albo to jest Maj i sam dzieciak Monkey Kid. O, tu mamy jeszcze raz przybliżenie, widzimy dwie dodatkowe figurki, to raczej Monkey Kid będzie, bo patrzcie, się to jeszcze unosi w jakiś sposób, jak magiczne, cudowne dziecko, a to pewnie będzie na dole Maj. Tak to by wyglądało, tak mi to, moi drodzy, się prezentuje, chociaż to nie jest to samo. To jest właściwie to samo dziecko przecież. No, no a dobra, okej, okay, no to cofam. Tutaj po prostu lewituje jak jakiś Mortal Kombat, jakiś Skorpion. Idziemy sobie dalej, ponieważ to nie koniec. Pamiętajcie, że wiele rzeczy może wyglądać jak Monkey Kid i chociaż na przykład tu nie mamy do czynienia z Monkey Kidem, to by to chyba świetnie mogło uzupełnić kolekcję, prawda? Takie figurki świetnie na półce, gdybyśmy chcieli już jakimś cudem chińskie Monkey Kidy zbierać, no to takie mnichy i cała otoczka mogłaby fajnie uzupełnić kolekcję. Ale nie dla uzupełnienia kolekcji, tu przyszliśmy tylko dla Monkey Kida. Mamy firmę Wenge, która również ma do zaoferowania takie brickheady wyglądające trochę tak. Nie wiem co, to jest świnia? To jest chyba świnia. Nie, to właśnie Monkey Kid powinien być, bo ma koronę, nie? To pewnie Monkey Kid. Ciekawe, jest to taki kulak sprzedawany zupełnie jak nad morzu. Przy czym jest to zwykły, regularny już rozmiar kloca,
ale jakościowo już po obrazku nam zaczyna widzieć, że to chyba nie jest okej, moi drodzy. Mam tu Monkey Kida, mamy również inne postacie. Shavujing, czy to jest ich nazwa? Styling Show, nie, to nie jest ich nazwa. Display Size, to tym bardziej nie jest jego imię. Okej, okay, Block Parameters, Styling Show, okej, okay, nie, dobra, Display Size. Sun Wukong, to wygląda jak Król Małp, chociaż nie nazywa się jak Król Małp, bo Sun Wukong to nie jest nazwa. No i też taki karykaturalny troszkę znów bym powiedział. O jest, Monkey, Pixie, przepraszam, Zubajie. Dobra, to są faktycznie ich imiona tylko z oryginalnej bajki, tej, wiecie, wycieczki na wschód. Ponieważ, no właśnie, tutaj również w wielu przypadkach wpisywałem po prostu podróż na zachód, gdyż więcej wyszukałem klocków wpisując podróż na zachód, niż Monkey Kid, czy Monkey Kid. Także pamiętajcie, jeżeli byście szukali, to wpiszcie sobie podróż na zachód i wyskoczy wam więcej. Więc tak, to są ich oryginalne imiona, bo pamiętajmy, no mówiłem o tym właśnie w tym odcinku na LEGO kanale, dlatego was tam odsyłam teraz. Styling Now. Spójrzcie tutaj, co my tu otrzymujemy. Jest Sandy. Jak się Sandy nazywał w oryginale? Ale nie ma Sandy'ego. Aj, ale on tak powinien wyglądać. Sandy powinien wyglądać tak. I są również Minotaury, te złe bycury. No nieźle, nieźle. Swoją drogą, kurde. No, fajnie to wygląda. W sensie, gdyby tak wyglądała właśnie, gdyby tak były stylizowane postacie, proszę, proszę ja was w Monkey Kidzie. Mamy również podróż na zachód, jak wpiszemy Pixiego w kilku różnych wersjach. To jakaś chyba wioska Pixiego była, puzzle chłopcy, bo tu mamy kilka wersji różne Pixiego, całkiem ciekawe, ale z tych małych klocków pomijamy. Moi drodzy, jeszcze w gości są się tutaj też taki szybki przerywnik. W podróż na zachód wpisałem, wyskoczyły mi tutaj oryginalne figurki, jak wyglądają z tego uniwersum, z tych legend, z tych baśni i wyglądają mniej więcej tak. Pixie, to nie wiem, może to było właśnie Sandy, no, ciężko stwierdzić, tak wyglądały oryginalne figurki, ale nie przyszliśmy tu dla nieoryginalnych, w sensie nie dla klocków. No i tu również coś bardziej dla uzupełnienia kolekcji, no bo tutaj nic raczej nie jest związanego z tym światem, ale spójrzcie, jak się przyjrzymy, no to faktycznie mogłoby to świetnie do takich klimatów pasować, prawda? No ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec, ponieważ znajdziemy więcej Brickheadów, tutaj również od Loza, ale one chyba się różnią trochę od tamtych, a jeżeli nie, to mamy tu ich więcej na pewno. Jest sama małpka z kosturem. Tutaj jest ciekawy ten kostur zakończony kulkami, czego w LEGO tak naprawdę nie mamy. Mamy również Pixiego i całe towarzystwo, aczkolwiek tu musimy sobie u góry to po prostu przeglądać. W ogóle kto to jest to? Kto to jest w ogóle za typ? Nie wiadomo, co to jest w ogóle za typ. Pixie wygląda naprawdę fajnie tutaj w tej wersji z normalnym noskiem. No taka świnka mogłaby być. Moi drodzy, jednak to nie jest koniec, ponieważ oczywiście również znajdziemy Monkey Kida w podróbkach minifigurek. Tak jest, to nie jest LEGO, to jest podróbka, dalej jesteśmy na AliExpress. Ale moi drodzy, jeżeli szukamy i przejrzymy się dalej, spójrzcie, co również znajdziemy. Mesjasz klocków, czy to jest prawdziwy mesjasz klocków, okaże się już wkrótce, gdyż otworzę Enlightiny. Natomiast moi drodzy, przyglądając się tym Enlightinom, po pierwsze, bierze mnie ochota na zupełnie inną serię. Mianowicie serię pod tytułem, znaczy serię, film na tym kanale pod tytułem Jak Monkey Kid powinien wyglądać. Ponieważ moi drodzy, gdy przyglądam się takim setom i widzę te minotaury i widzę tego małpiego króla, to naprawdę chciałbym, żeby ta seria wyglądała tak, jak widzimy tutaj, żeby tak wyglądała, jak jest to przedstawione tutaj, bo naprawdę wygląda moim zdaniem to znacznie ciekawiej. Oczywiście, zaraz pewnie na pierwszy rzut oka wam się przypomni Chima, po prostu LEGO Chima, gdzie takie stwory chodziły, ale moim zdaniem jak po prostu świetnie, no jak świni kamizela pasowałby tutaj taki styl tej serii i zdecydowanie bardziej by mi się podobała. Nie jest tak, że mi się nie podoba ta seria, ale nie jest zupełnie w moim klimacie. A taki klimat, myślę, że egzotyczny do wykorzystania, zdecydowanie bardziej po prostu większy zakres wykorzystania jego, nie, po prostu podobałby mi się bardziej, tak. Także moi drodzy, chodzi za mną film, jak powinien wyglądać Monkey Kid. I chyba taki film zrobimy, bo naprawdę wygląda to wyśmienicie, spójrzcie, taki klimacik, no LEGO nie ma takiego klimaciku, tego mistycyzmu mimo wszystko, niby do niego dąży, ale w zupełnie innym klimacie, no nie wiem, trochę rozdarło mnie trochę te obejrzenie Enlightinów, gdyż po prostu są bardzo fajnie to wygląda i naprawdę chciałbym, żeby dokładnie tak to bardziej wyglądało w LEGO. Ja wam, moi drodzy, dziękuję bardzo za kolejny wspólny film na moim kanale, mam nadzieję, że już tutaj, prawda, łapka jest kliknięta w górę, że komentarz jest zostawiony oraz subskrypcja również się kliknęła wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli nie oglądaliście, to jeszcze raz was zaproszę na te Monkey Kidy, obejrzyjcie koniecznie. A i tutaj na tym kanale również nieraz już się przyglądaliśmy AliExpress, więc warto nadrobić to, co się działo we wcześniejszych czasach tutaj. Dzięki, że byliście ze mną. Bye!